Dziękuję. Potrzebowałem kasy. Moi starzy pracowali u Beksińskiego. Dowiedziałem się, że jest ustawiony. No i jakoś tak wyszło. I zdałem sobie sprawę z tego, że to są po prostu ślady krwi i że to są rany. No, że nie miało tak wyjść. Chciałem tylko pożyczyć pieniądze. Jak jakoś tak wyszło, to go dźgnąłeś 17 razy. Wieczorem wyszedłem z domu. Po drodze zwinąłem Łukasza. Ale nie wciągajcie go w nic. On tylko czekał przed drzwiami. Poszedłem do Beksińskiego. Poprosiłem o pieniądze. No ale on się wkurzył. On przyniósł Beksińskiemu coś, czego ten najbardziej się bał. Jeżeli Zosia, jeżeli żona już odeszła, jeżeli syn już odszedł, jeżeli ja za chwilę będę musiał odejść, to czy rzeczywiście z drugiej strony jest jeszcze życie?